zabicie to ten Aktonia. Ktoś załatwił cały oddział. Jedno jest pewne. Nie jestem tu sama. Światła w ruinach. Powinnam się mieć na baczności. Niech to! Wstrzymać ogień! Nie przyszłam walczyć! Dzikuska jest przeszwilona! Naprzód! Dobra, kimkolwiek są ci ludzie, raczej się nie zaprzyjaźnimy. Muszę się przez nich przebić do tych ruin. Dotrzeć do Demeter, nim zjawią się następni. Gaja mówiła, że powinna być gdzieś w tych ruinach.
łodzie. Czy to niby przybyli ludzie, którzy mnie zaatakowali? Złagodzi mój upadek. Wygląda na jakiś stary kompleks biurowy. Biotechnologiczny kompleks badawczy Faro Automated Solutions. Agrotechnologia, naprawa środowiska, zarządzanie odpadami organicznymi. Czegokolwiek potrzebuje twoja firma, tu w szklarni rozwiążemy twoje problemy naturalnie. Kolejny kompleks badawczy Faro. Metalowy kwiat. Demeter powinna być za tymi drzwiami, ale pnącza uniemożliwiają przejście. Albo się przez nie przebije, albo trzeba poszukać innego wejścia.
pokój bez wyjścia. Super. Przynajmniej konsola tu jest. Dziennik. Właśnie rozmawiałam z dowództwem wojsk robotycznych. Kończy nam się czas. Nie miałam serca powiedzieć Heresowi, że nasz lek może być gorszy niż sama choroba. Nawet gdy adamantowy wieniec zadziała, musimy udowodnić, że potrafimy skutecznie zredukować pnącza. Ale Kavel zresztą pracują nad tym na stacji Bluszcz. Uda im się. Musi. Adamantowy wieniec. Kolejny tajny projekt. Zrobili metalowe kwiaty i te pnącze, więc odkryję, jak je zniszczyć. O ile znajdę stację Bluszcz. Jak się stąd wydostać? Dobrze. Świetnie. Znów ci kości. Kimkolwiek są, chcą mnie zabić. I uważać.
Dobrze. Mogę po cichu wyeliminować tych żołnierzy. W kompleksie jest dzikuska. Ominęła wartowników. Znaleźć, zabić, przynieść głowę do porucznika. Tak jest. Czyli dyplomacja odpada. Zabić ją!
Dlaczego nie porozmawiają ze mną, zamiast próbować mnie zabić? Muszę znaleźć wyjście z tego dziedzińca. Obiecujące drzwi. Poddaję się. Rób, co chcesz. Nie chciałam z nimi walczyć. Zaatakowali mnie. Jeśli śmiercią mogę odkupić to wtargnięcie... Nie chcę cię zabić, dobra? Tylko zrozumieć, o co tu chodzi. Skąd wzięłaś fokus? Jestem z narodu wybranego. Quen. Przodkowie powierzyli moc fokusa wyłącznie nam. To oko, które ukazuje dziedzictwo. Dziedzictwo? Dziedzictwo. Prawdę. Pośród ciemności, zapomnianych miejsc, pośród prochu i kości tego, co niegdyś tam właśnie czeka. Jako wróżbitka, moim zadaniem jest to znaleźć. Dla dobra Quen. Więc szukasz danych. Pomóżmy sobie nawzajem. Jak ci na imię? Alva. Druga wróżbitka wschodniej ekspedycji. A ja Aloy. Zacznijmy od początku. Nie słyszałam o Quen. Pochodzimy zza Wielkiego Oceanu. Nigdy tu nie byliśmy. Czemu akurat teraz? Naszą ojczyznę pustoszy straszna pogoda. Gwałtowne burze, niekończące się susze, plony marnieją, nasi ludzie głodują. Szukając odpowiedzi, dowiedzieliśmy się, że przekraczając Wielki Ocean, dotrzemy do lądowania dziedzictwa. Gdzie być może zdobędziemy wiedzę, która ocali nasz lud. Ale jak dotąd, wiedza wymyka się nam z rąk. Więc to dla was miejsce lądowania dziedzictwa? Nie. Przybyliśmy do lądowania. Na zachód, przy zatopionym mieście obok zerwanego mostu. W sensie San Francisco? Tak.
Widzę, że znasz dziedzictwo. Kiedyś to było ważne miejsce dla naszych przodków. Chcieliśmy poznać ich sekrety, lecz drzwi pozostają zamknięte. Mimo to, dane, które odkryliśmy, doprowadziły nas tutaj. To nasza ostatnia szansa. Szansa na ocalenie waszych plonów i ludzi. Tak. O ile przodkowie znowu okażą nam swoją łaskę. Czyli nazywasz te pradawne dane dziedzictwem? Tak. To, co nie jest utracone lub zabronione. Co to znaczy? Wszystko, co możemy przeczytać i to, co jest dozwolone. Dobra. Nie wiem, czy łapię. Ale dobra. To po co wam te dane? Największe sekrety to te, które poprawiają życie innym. Żeby zadbać o plony, powstrzymać powódź, a nawet przekroczyć ocean. Technologia. Tego właśnie poszukuję. Technologii, która pomoże mojemu ludowi. I ci przodkowie zostawili ten fokus twojemu plemieniu. Tak. 13 wróżbitów go posiadało po tym, jak go odkryto w pradawnych ruinach w mojej ojczyźnie. Mam ich imiona zapisane w pamięci. Więc ty go masz, ale wasi żołnierze nie. Każdy ma rolę w życiu. To do nas, wróżbitów, należy poszukiwanie dziedzictwa, interpretowanie wiedzy przodków dla dobra całego plemienia i chronienie jej. Żeby nikt oprócz wróżbitów nie wiedział, jak używać fokusa. Nawet rodzina cesarska, a już na pewno nie żołnierze. A ilu macie tych wróżbitów? W lądowaniu małą grupkę, w domu najwyżej kilkudziesięciu. W sumie nie wiem, tylko nadzorcy to wiedzą, a ja stoję niżej w hierarchii. Żołnierze strzelali do mnie bez ostrzeżenia. Czemu? To obowiązek Quen, by szukać dziedzictwa i bronić go przed ignorantami i zazdrosnymi. Ale ty nie wyglądasz na taką. Po prostu w domu inne plemiona chcą naszej krzywdy, a tutaj miało nas spotkać to samo. To z waszego dziedzictwa? Dziedzictwo to prawda. Ale zdarzało się je źle interpretować. Wierzę, że czas i mądrość naszych przodków skierują nas na właściwą drogę. Tak. Oby tak się stało. Poszukuję miejsca, które się nazywa Stacja Bluszcz. Znalazłaś może jakieś informacje o tym? Nie. Za to znalazłam coś w rodzaju mapy, ale była nieczytelna, utracona. Może ja coś z tego odczytam? Tam. Sporo tu tych plików. Już je przejrzałam. Sprawdź katalog SZ Complex. Jak mówiłam, utracony plik. Nie widzisz mapy? Aha. Twój fokus to wczesny model. System nie odczyta plików utworzonych po 2055. Ale ja mogę ci podesłać. Podesłać? Widzisz to, co utracone i zabronione. Nie utracone, nie zabronione, po prostu w nowszym formacie. Patrz, tam muszę iść. Och, nie dostaniesz się tam. Już od tygodnia próbujemy się przebić w głąb kompleksu. Drogę zablokował gruz. A ten tunel? Chyba otwiera się stąd. Nie. Myślałam, że jest tu kontrola dostępu, ale nie mogłam odczytać danych, żeby je uruchomić. To spróbujmy z moim fokusem. Co? Zdaje się, że te konsole trzeba obsługiwać jednocześnie, ale nie jestem pewna.
sprawdzimy konsolę? Dobrze, no to jasne. Zrobię to samo. Przodkowie pokazali nam drogę. Dalej, chodźmy. Chcesz, żebym poszła z tobą? W sumie obie dostałyśmy się do tunelu. To prawdziwy labirynt. Zgodnie z mapą zaraz powinno być kolejne wyjście. Trzymaj się blisko. Więc prowadź. Nie wierzę, że udało nam się wejść. Strasznie się bałam, że będę musiała zostać z tymi żołnierzami. Zabijali tych dzikusów, którzy podeszli do wykopalisk. Jakby im się to podobało. Większość mego ludu nie jest taka naprawdę. Rozumiem. To było głośne. Musi być stąd jakieś wyjście. Co to jest to na ścianie? Tędy. Zaułek. Może spróbujemy innej drogi. Nie sprawdziłyśmy tamtego małego tunelu. Według mapy wyjście powinno być gdzieś tam.
Dziś źle skręciłyśmy. Z rozkoszą wrócę na powierzchnię. Cel, to przypomina grobowiec. Na szczycie drabiny. Widzę go. Nie jest dobrze. Odwiedzają kompleks parę razy dziennie. Tylko przodkowie wiedzą czemu. Przodkowie nie żyją, Alva. Jasne. To w końcu nasi przodkowie. Chyba mamy większe problemy. Idź za mną. Maszyny. Możemy z nimi walczyć, albo się przekraść. Decyduj. Umiejętność oswajania maszyn nie może wpaść w ręce Quen.
długonogi. Mogę je dominować dzięki danym uzyskanym skoku. Walczył tak z maszynami.